Wystawa związana jest z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, a tytuł tej wystawy to Ojcowie Niepodległości. Dzisiaj witamy bardzo gorąco pana kierownika Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, delegatura w Czerwonowie, pana Krzysztofa Wieńkowskiego. To dzięki niemu ta wystawa jest właśnie w naszej szkole. Mam nadzieję, że będziecie mieli okazję zapoznania się z historią naszego kraju, a jednocześnie z bolesnymi drogami dojścia kraju do odzyskania niepodległości. Na co dzień będziecie mogli oglądać i czytać te informacje, które tutaj są zamieszczone. A teraz proszę o zabranie głosu. Pani dyrektor, drodzy nauczyciele i kochani uczniowie, dlatego ta wystawa u Was gości, bo jak wiecie, w tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Czym się różni Polska podległa od niepodległej? To mieliśmy w swojej historii przykłady tego dobitnie pokazane, że Polska podległa jest zawsze ciemiężona, biedna, nie ma wolności, nie ma żadnych praw obywatelskich, takich, które by dawały swobodę czy działalności gospodarczej, czy obsadzania przez Polaków urzędów i decydowania o własnych losach. A Polska niepodległa to jest właśnie, chciałbym, żeby się też Wam kojarzyła zawsze z tym, że wtedy wzrastał dobrobyt, pojawiała się wolność i generalnie Polakom się zawsze lepiej żyło. Nieważne jakie były rządy, nieważne czy to rządziła lewica czy prawica, ale jak Polska była niepodległa, to zawsze Polakom żyło się dużo, dużo lepiej. Z jakim było odzyskanie niepodległości, z którego się cieszyli wszyscy. I my się też powinniśmy cieszyć z tego zawsze, że Polska jest niepodległa, suwerenna, niezależna i możemy być wolni. To ten sukces był, droga do niego trwała wiele, wiele, wiele lat. Angażowało się wiele osób takich jak Wy, ale byli też tacy liderzy, tacy, którzy potrafili czasami własne ego schować po to, by Polska niepodległa pojawiła się na mapie świata. I mamy tutaj tych ojców niepodległości, jak będziecie chodzili w czasie przerw, zobaczycie, kto to był z różnych stron sceny politycznej. Im przyświecało to, by właśnie Polska była niepodległa, by ich dzieci mogły mówić po polsku, modlić się po polsku i kształcić się po polsku. To jest właśnie takie marzenie Polaków, które i Wam powinno przyświecać, bo mówię, dla Was najbardziej korzystna sytuacja to jest wtedy, gdy żyjecie w swoim kraju, który jest niepodległy, niezależny, suwerenny. I chciałbym, żebyście to sobie zapamiętali, że to się najbardziej Polakom zawsze opłaca i z tego się należy cieszyć, podkreślać i dążyć do tego wszelkimi siłami. Gdybyście tylko tak przechodzili i zerknęli, to są te postacie jak Józef Piłsudski, sama sylwetka przedstawiona i inne nazwiska. Natomiast jak się zatrzymacie i popatrzycie na szczegóły, to są i daty, poszczególne dochodzenie do tej niepodległości, ale też czasami są ogłoszenia z tamtych czasów, monitory, mapy. Także zachęcam Was, żeby się nieraz i zatrzymać, popatrzeć na to. Zostanie kilka dni u Was, więc korzystajcie. A ja dziękuję. Radę Obrony Państwa, nawołując chłopów do wojny, do walki, powodował, że w masie chłopstwo poparło tą niepodległość. Wincenty Witos, wreszcie stojący naprzeciwko mnie. Chyba najbardziej zapomniana postać z tej Wielkiej Szóstki bodajże, Wojciech Korfanty. Proszę Państwa, nie byłoby Śląska, nie byłoby Ślązaków, gdyby nie ta wybitna postać, Wojciech Korfanty. I to jest taka zbitka tych kilku postaci, którzy różniąc się między sobą, socjalista, Endek, no ten, który wysiadł z czerwonego tramwaju na przystanku Niepodległość, chłop, muzyk, potrafili się dla Polski porozumieć. Kiedy mówię o tym roku 1919-20, do 21, do 2 nawet, to zawsze podaję przykład, moi Państwo, Kurdów. Kurdowie mieli taką samą sytuację w roku 1918 jak my.
mieli szansę na niepodległość. Ale jak można podporządkować się, w naszym przypadku, Mława Ciechanowowi czy Ciechanów Czasnyszowi? Każdy chce budować Polskę swoją. Oni się nie porozumieli i do dzisiaj mieszkają w Turcji, w Syrii. To, co pan podkreślił, że ta polskość i Polska jest bardzo ważna dla nas. Oni nie mają własnego państwa. Dzień dobry, czy mógłby nam pan powiedzieć, czego dotyczy dzisiejsza wystawa? Dzień dobry, witam serdecznie. Wystawa jest skierowana do uczniów, ale też do dorosłych, a dotyczy setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, szczególnie osób, które przyczyniły się w znaczący sposób do tego, że Polska pojawiła się na mapie świata. Są to tak zwani ojcowie niepodległości i tych sześciu bohaterów mamy na tej wystawie opisanych, pokazanych, ich dzieje, ich zasługi. Także myślę, że to wszystko przybliży nam i wam, jak się rodziła niepodległa Polska po 123 latach podległości, tak? Więc ciekawa lektura. Dobrze, a co ma to nam na celu do przedstawienia, do pokazania? Zawsze Polska niepodległa to była Polska, która się bogaciła, na której Polacy zyskiwali, mogli kształcić się po polsku, modlić się po polsku. Jaki by nie był rząd polski, ale jeśli był niepodległy, czy to lewicowy, czy prawicowy, to zawsze Polakom żyło się lepiej niż w Polsce podległej, gdzie nie mogli obejmować urzędów Polacy, gdzie zyski firm były dużo mniejsze, bo wiadomo, że obce rządy narzucały swoje i kontrybucje, i swoje zasady. Więc chciałbym, żeby młodzi ludzie zrozumieli, jak ważna i jak opłacalna jest Polska niepodległa i suwerenna. To nam się wszystkim po prostu opłaca. I z tego względu zwiedzajcie i dbajcie o niepodległą Polskę. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich uczniów i nauczycieli wspaniałej szkoły imienia Bema w Ciechanowie.